Witaj z mojej czekoladki. Właśnie wróciłam z zakupów, jak możecie zauważyć z filmiku Daily Vlog. Jeśli chcecie go obejrzeć, bo jeszcze nie obejrzeliście, to kliknijcie tutaj. I właśnie przychodzę do Was z haulem zakupowym. Prosiliście mnie o haul, więc kupiłam kilka rzeczy, byłam z lamami, co na pewno widzieliście w Daily Vlogu. I właśnie kupiłam kilka rzeczy, więc chcę je Wam pokazać. Zaczynamy! Pierwszą rzeczą są to takie uszka z H&M-u za 15 zł. I na pewno się mnie zapytacie, bo są mi takie świecące uszka z cekinami. Otóż w mojej szkole we wtorek są otrzesiny i muszę się przebrać za kota, a otóż w innych sklepach nie było żadnych takich właśnie opasek z uszkami, więc w H&M-ie tylko były za 15 zł, więc kupiłam je i mi się bardzo podobają. Przydadzą też się do innych moich filmów, więc naprawdę są fajne za 15 zł i tylko w H&M-ie były, więc no, super. RTV Euro AGD, chyba tak, nie pamiętam zbytnio, kupiłam Simsy. I to jest zestaw Simsów za 90 zł. Pakiet James Spa i dwa akcesoria. Pierwsze to perfekcyjne patio, a drugie wytworne przyjęcie. I ogólnie to się mega opłaca, gdyż normalnie taki pakiet James Spa kosztuje 60 zł, a jedno akcesorie kosztuje 40 zł, więc zaoszczędziłam 40 zł. Więc super i spodziewajcie się first looka, więc czekajcie. Teraz przechodzimy do sklepu Rossmann. Pierwszą rzeczą jest to szampon z Pantene, kosztował 11 zł z 15, więc moim zdaniem się mega opłacało. Ma 400 ml, a inne szampony kosztowały 8 zł, a miały 200 ml, więc pomyślałam, że kupię z Pantene. Poza tym świetnie się on sprawdza na moich włosach i jest on 2 w 1, szampon z odżywką, błyskawicznie usuwa oznaki uszkodzeń, do włosów słabych i zniszczonych, więc do moich. No. I mi się bardzo podoba i ślicznie pachnie. Ach, ślicznie. Jak już jesteśmy przy włosach, to kupiłam jedwa z Bioslick. Jest to już moje drugie opakowanie i naprawdę ta odżywka jest świetna. Drugie opakowanie, gdyż tamta jeszcze mi się nie skończyła, jeszcze została 1/3, a już 4 miesiące jej używam co 2 dni po umyciu włosów, gdyż była na przecenie z 6 zł na 4, tak czy inaczej 6 zł za nią to jest mega tanio, a ona naprawdę z moimi włosami działa cuda i naprawdę uwielbiam ją i będę ją cały czas kupować, jest mega wydajna. I naprawdę. I zostały dwie ostatnie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to mój ukochany top coat z Vibo Fluo. Oczywiście ten fioletowy i on jest świetny. Mega utwardza płytkę i naprawdę świetne są paznokcie po nim. Mega długo się utrzymują i ten lakier jest super. I naprawdę z czystym sercem Wam go polecam. To jest mój ulubieniec. I jednej mojej przyjaciółce Karinie też się mega sprawdził, więc z tego powodu mega cieszę. I kosztował 7 zł, więc za swoją cenę jest wart i naprawdę jak najbardziej Wam go polecam. I ostatnią rzeczą jest to tusz do rzęs. Coś dziwnego, gdyż ja codziennie nie maluję rzęs, tylko nie wiem, raz w tygodniu, raz na jakiś czas. A więc kupiłam go, gdyż po pierwsze moja przyjaciółka Kamila, słodko, pozdrawiam Cię, mi go poleciła i naprawdę jest super. Mam go nawet teraz na rzęsach i może zrobię z niego test, więc czekajcie na test na żywo. Kosztował 10 zł i 40 groszy, więc jest tani i naprawdę opakowanie też ma takie fajne różowe. I mi się podoba, jaki daje efekt na rzęsach i ogólnie opakowanie. I szczoteczkę już Wam pokazuję. Ma taką, nie jest ona silikonowa, ale taka właśnie duża. I spodziewałam się, że jak są takie duże szczoteczki, to najczęściej
są posklejane rzęsy, jakieś takie nienaturalne. Ten tusz naprawdę daje bardzo naturalny efekt i mi się bardzo podoba. No i to były wszystkie rzeczy, nie jest ich jakoś strasznie dużo, ale jeśli Wam się spodobał filmik, dawajcie łapki w górę, komentujcie, jeśli jesteście nowi, to subskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym filmiku. Goodbye!